Hej, cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Dor152 i moi drodzy, witam was w nowym odcinku Zagrajmy w Gothic 2 Kroniki Myrtany Archolos. Moi drodzy, jesteśmy obok Herschlika, ponieważ możemy u niego kupić naprawdę dużo fajnych eliksirów i na pewno interesowałyby mnie te eliksiry kamiennej skóry oba. Mamy dużo pieniędzy i możemy teraz też sprzedawać wykute przez siebie bronie, więc myślę, że na spokojnie możemy sobie tutaj coś u niego kupić. Recepturę na eliksir życia to ja mam. Mikstura odnowy, swobodnego spadania, oddychania siły. Interesowałaby mnie ta mikstura, którą właśnie kupiłam, czyli tej kamiennej skóry, natomiast nie ma nigdzie na nią przepisu, przynajmniej ja nie znalazłam. Mikstury do życia też na pewno się przydadzą i myślę, że mikstury do siły również. Nasz ubytek właśnie teraz się skończył, nasz dobrobyt, ale nie martwmy się, za niedługo się odkujemy z powrotem. Poproszę też od ciebie wszystkie menzurki. Możemy zostać jego czeladnikiem, natomiast nie wiem, czy jest to jakieś bardzo opłacalne. Natomiast wiem, że będziemy teraz sobie pili co nieco. Możemy sobie zrobić potrawki, które dadzą nam jakby obronę, znaczy ochronę. Ale ja bym wolała chyba jednak, jeżeli by się dało, to miksturami to robić. Ale nie wiem, czy jest taka możliwość. Tak czy inaczej, no to teraz będziemy pić. Troszeczkę HP się przyda. Myślę, że też zaczniemy modlić się do Innosa, ponieważ za pomodlenie się chyba do 10 razy możemy uzyskać od niego po 10 punktów zdrowia, czyli około 100 byśmy wtedy mieli. U Ernesto też można kupić fajne wina, które nam dają co nieco. Ja mam też wina, które nam dają maksymalną manę chyba. Jest to oczywiście wino wyprodukowane przez nas, to dziedzictwo Marwina. Mam jedno wino Ernesto. Nie wiem, czy kupiłam, czy nie, ale niech będzie. I te do maksymalnych punktów trafień możemy, myślę, że wypić. Ale chciałabym jedną rzecz sprawdzić. Nie wiem, czy jesteśmy w stanie teraz to zrobić. Możliwe, ale nie wiem. Chciałabym sprawdzić, czy jesteśmy w stanie zdobyć jeszcze winiczkę na wino do naszego domu. Tylko musimy do winnicy Valerio. Bo na pewno w momencie, kiedy już jesteśmy posiadaczami domu na Starym Mieście, a odbieramy nasze wino, to wtedy możemy dostać od Gamberta winniczkę. Ale pytanie, czy ja teraz mogę taką winniczkę sobie na przykład u niego kupić, czy nie ma takiej możliwości? No niestety nie ma. Szkoda bardzo, bo jest taka możliwość, jakbym wiedziała, to byśmy troszeczkę poczekali. Opłaca się też kupować książki i myślę, że teraz będziemy już to robić. Czytać je właśnie i zdobywać dzięki niemu jakieś doświadczenie. Więc akurat tutaj powinnam mieć gdzieś całe te tomy. Jak widzicie, po 50 punktów doświadczenia z tego jest. Także chyba warto. A na razie nie potrzebuję też jakoś bardzo złota, także nie będziemy chwilowo tworzyć żadnych broni chyba. Chociaż moglibyśmy oczywiście potworzyć. 12 punktów trafień za to dostałam. I dzięki temu będziemy mieli więcej sianka. Tylko nie wiem, czy sianko nam jest potrzebne chwilowo. Tak czy inaczej, jak widzicie, takie przygotowania krótkie robimy przed wyruszeniem w stronę Vardal. Do miasta Archolos i może pod dom. Chciałabym sobie kupić warsztat łuczarza, ponieważ w domu wydaje mi się, że takowego warsztatu nie mam. Jeszcze się upewnię, żebym nie strzeliła jakieś gafy. Ale raczej nie mam. Ogólnie to ta winniczka na wino stałaby wtedy w tym miejscu. Natomiast no, nam już chyba nie przyjdzie jej zdobyć niestety. Mam warsztat? Nie mam tego warsztatu, więc musimy iść w takim razie sobie kupić warsztat łuczarza. W ogóle też można kupić podobnoż kącik klasztorny do naszego domu. Wiadomo, że jeżeli ktoś gra pod magię, no to taki kącik klasztorny jest wręcz idealny. Witam, Katrina. Pokaż mi swoje wyposażenie domu. Ja jej oczywiście posprzedawałam bronię jakiś czas temu. Kącik łuczarza, poproszę od ciebie. Czy ty masz coś jeszcze ciekawego?
Te dywany to raczej mi się nie przydadzą, skrzynki też nie. Tutaj jest ten kocik klasztorny, związany z klasztorem wody. Możemy też kącik południowca, ale no na razie mi to nieprzydatne. Wiecie co? Chyba sobie kupimy posąg Innosa. Ja bym go chyba sobie wolała jednak postawić w domu teraz zamiast posągu Adanosa. Także no niech będzie. I tak mamy sporo pieniążków. Zaraz i tak zresztą zarobimy. Prawdopodobnie w przyspieszeniu sobie porobię wszystkie bronie, które mogę. I co się okazuje? Pod Wilczym Leżem możemy kupić nowe schematy. Nie wiedziałam o tym. Natomiast zastanawiałam się właśnie, gdzie możemy kupić schematy mistrzowskie, bo Frida ich nie ma. A wychodzi na to, że po prostu możemy kupić w innym miejscu. Czy ja coś jeszcze kupiłam oprócz tego? Nie. Jeszcze tylko kapliczka. Przestawmy sobie na posąg Innosa i myślę, że pójdziemy się pomodlić do Innosa. Za stówkę. Witam, panie gońcu Araxos. Wiecie, możemy naprzemiennie sobie dawać Innosa i Adanosa. Jak widzicie, Innos nas uleczył, dał nam 10 punktów zdrowia. Dobrze. Co ja chciałabym teraz zrobić? Ach tak, potworzymy sobie wszystkie możliwe sprzęty, które mogę zrobić. Jezus, nie tutaj. Idziemy do warsztatu oczywiście. W tym miejscu zrobię przyspieszenie i będziecie na przyspieszeniu widzieć, co ja tutaj tworzę. Na kowadle... W sumie możemy pokuć na kowadle, bo umiem w kowalstwo. I dołączymy też jako czeladnik do kowala, bo jeszcze tego nie zrobiłam, a będziemy mogli mu też oddawać wykonane przez siebie bronie. Tylko nie wiem, czy bardziej opłaca mi się najpierw łuki potworzyć, czy miecze. Chyba łuki i kusze. Także teraz w przyspieszeniu robimy broń. Okej, tutaj przyspieszenia dużego nie musiało być, bo ja się teraz skapnęłam, że nie mam przecież żadnych schematów. Natomiast na bronie mam bardzo dużo schematów. Także... tworzymy sobie. Chociaż i tak nie mam ich aż tak dużo. Musimy kupić sobie schematy. I wtedy będziemy mogli... wytwarzać wszystkie rzeczy. Widzę, że do wyroku nie mam kwarcu. Byłam pewna, że nie będzie problemów ze składnikami. No, a tutaj jednak wychodzi na to, że są problemy. Musimy iść do kopalni pokopać złoto, więc wydaje mi się, że też to zrobimy sobie dzisiaj. Możemy nawet od razu teraz wziąć gońca spod domu i pojechać. Do kowala pójdę później, nie będę teraz się tam męczyć. Zabierz. Pojedźmy sobie do kopalni Gildii Kupieckiej. I no, podobno w 5 rozdziale złoża się odnawiają, więc tym tokiem myślenia powinniśmy wejść do kopalni, no i wykopać sobie złoto. Cześć, panie strażniku. Chcę wejść do kopalni. Oto mój kontrakt. Wybacz, chłopcze. Mamy małą awarię w kopalni. Wróć później. Aha. Masz. Dla ciebie. Czyli na razie nie wejdziemy. Zarządzenie o kopalni złota. Ja mam w ogóle też te schematy do przeczytania. Rozumiem. Także fajnie by było. Rozumiem. Sokole oko. Rozumiem. Nie wiem, skąd ja to wzięłam. Nie sądzę, żeby w tej sprawie coś się zmieniło. Rozumiem. Dobra, no na razie stoimy jak stoimy z tym wszystkim. Znowu mam za dużo tego syfu tutaj. Notatka z kopalni srebra? Nie. Zarządzenie o kopalni złota. Do wszystkich zainteresowanych, chcąc przygotować kopalnię na jeszcze efektywniejsze wydobycie i by zapewnić wszystkim naszym pracownikom możliwe najlepsze warunki pracy, Rada Gildii Kupieckiej Araxos podjęła decyzję o restrukturyzacji kopalni. W związku z trwającą reorganizacją, wyborem nowego zarządu oraz planowaniem otwarcia nowych szybów, wszelka aktywność w kopalni została wstrzymana na czas nieokreślony. Po nowym otwarciu kopalni poinformujemy wszystkich poprzez stosowne ogłoszenie. Podpisana Rada Gildii Kupieckiej Araxos. No, to dziwne, bo powinniśmy móc normalnie do niej wejść. Przynajmniej złoża się odnawiają, więc powinniśmy. No to na razie nic nie zrobię. Okej, bo się zagapiłam. Dobra, to wiecie co? Weźmy sobie gońca pod dom. Zabierz mnie. Najlepiej tak będzie. Miasto Archolos pod dom.
Oczywiście. I weźmy sobie teleport i do Vardal się udamy. Tylko może zróbmy to za dnia, bo nie mam ochoty widywać tych zjaw akurat w dzisiejszym odcinku. A ich będzie tam w Vardal sporo pewnie. Także no, raczej bym nie chciała chwilowo tego robić. Więc... Dobra, bo się praktycznie pogubiłam przez chwilę. Teleportacja i lecimy w takim razie do Vardal. No, jesteśmy już praktycznie na finale gry, nie zostało nam dużo. Zostało jeszcze parę zadań pobocznych, których nie zrobiłam. Natomiast, no cóż, może kiedy indziej. Dobra, my idziemy w stronę ruin oczywiście, samej w sobie twierdzy. Ciekawe, co tutaj było właśnie w tej bocznej jakby alejce, w której byliśmy teraz. Wyglądało jak jakieś komnaty mieszkalne i widzę, że tutaj się wszyscy ze sobą leją. Aha, bo się bijecie z ludźmi Vulkera. No. Okej, witam was. Sprawdzałeś, czy nikt cię nie śledzi? Natrafiłem na jeden czy dwa patrole Vulkera. Aż się od nich roi w całej okolicy. Vulker naprawdę musiał wpaść w szał. Pewnie sam wyczuwa, jak blisko upadku się już znalazł. Chcę tylko przypomnieć, że zwierzę przyparte do muru jest często najbardziej niebezpieczne. Poza tym przybyliśmy tu z pewną misją, pamiętacie? Czy ten człowiek kiedyś da nam choć na moment spokój? Nie, nigdy. To taki typ. Nie pozwala, by robota pozostała niedokończona. Mamy otwartą wojnę. Albo my, albo on. Te ruiny są pełne pomiotów Beliara wszelkiej maści. Jeśli mamy dotrzeć do środka w jednym kawałku, to lepiej się skupcie. Kilka szkieletów i zombie nie będą stanowić żadnego wyzwania dla tak wprawnego wojownika jak ja czy Marvin. Nie mówię tu o szkieletach. Cała okolica, według podań historycznych, nie dość, że została doszczętnie spalona, to jeszcze przeklęta. Prawie nikt nie odwiedził tego miejsca od wielu lat, a ci, którzy się ośmielili, już nigdy nie wrócili. Kto wie, z czym przyjdzie nam się tam zmierzyć. Miejcie oczy dookoła głowy. Nie dotykajcie niczego i bezwzględnie wykonujcie moje polecenia. Dobrze, dobrze. Mam nadzieję, że wiesz, co robisz. Nie zamierzam umrzeć, zanim dorwę tego drania lichwiarza. Okej. Okay. Rozglądać się, niczego nie dotykać. Jest jeszcze coś, co powinienem wiedzieć, zanim tam ruszymy? Przede wszystkim nie daj się otoczyć. Większość ożywieńców potrafi w moment przebić się nawet przez ciężki pancerz. Staraj się wykorzystać ich reakcję na każdy wyprowadzany cios, a z pewnością uda ci się utrzymać ich na odpowiednią odległość. No i jeśli zobaczysz, że szykuje bryłę lodu, to lepiej się nie zbliżaj. Wolałbym cię nie zmrozić do szpiku kości. Rozglądać się, niczego nie dotykać i dokładnie słuchać, rozumiem? Nadchodzący sztorm i ruiny zamku. Mamy nowego questa, ale jak widzicie, tutaj jest smoczy korzonek. Witam serdecznie. Będzie nowa mikstura do siły. Okej, ja mam widzę biec za wami, więc niech i tak będzie. Zapewne tutaj się dziadostwa zrespiło trochę, bo niemożliwe jest to, że będzie tutaj bez żadnych problemów. Dobra, to zapiszmy się w tym miejscu. I zwiedzamy w takim razie ruiny zamku, ruiny twierdzy. No, zobaczymy, co nas tutaj czeka. Chwilowo... Aha. Już miałam powiedzieć, że jest spokojnie. Okej, są zombie wilczych synów. Kolejny poziom. Dobra, jesteśmy i tak całkiem dobrze chyba przygotowani. No, tylko ja bym wolała może jednak tych wilczych synów. Właśnie. Dobra, pięknie. Nie wiem, czy oni coś przy sobie mają. Nie wiem, możemy w sumie... Nic tu nie ma. Te szkielety coś przy sobie? Nie. W ogóle ja chyba ostatnio jak tutaj byłam, to ominęłam ciało, które ma przy sobie dziennik. Jak najbardziej.
Chciałabym wam pokazać ten dziennik. Pamiętnik Wilczego Syna. Możecie sobie przeczytać, ja go już raz czytałam, bo nagrywałam odcinek raz i on mi się po prostu nie nagrał, więc no znam już treść tego. No, to już wszyscy jakieś pomysły, jak otworzyć to wielkie żelastwo przed nami? Nie chwal dnia przed zachodem słońca. Najpierw mamy jeszcze kilka ożywieńców do wypędzenia. Okej, widzę, nam się zrobiła arena z tego miejsca. Panowie sobie oczywiście poradzą. Dobra, niech będzie w ten sposób. Większość z nich jednak nie rzuca się na mnie, także... Na plus jakiś to jest. Te szkielety może byśmy... wykończyli. Ktoś wyciągnął broń za mną? Nie, to tylko był Kessel. Jeszcze nie zginęło to zombie. No, dużo expa. Akcja się już zagęściła teraz totalnie. Teraz to już musieli być wszyscy. Serio? Cholera, co robimy? Widzicie? Tam nad bramą. To upadły magus ożywia na nowo te wszystkie zwłoki. On i szkielety stają się coraz potężniejsze. Tak długo jak trzyma ich pod swoją kontrolą, nie będziemy w stanie ich nawet zranić. Musimy go powstrzymać. Ale to kilkadziesiąt metrów nad ziemią. Północny fragment muru jest uszkodzony. Wespnij się na niego i biegnij w stronę tej wielkiej wieży. Tylko pod żadnym pozorem się nie zatrzymuj. My zatrzymamy ich tak długo, jak będzie trzeba. Mhm. Okej, no to ja w takim razie spadam. Prawdopodobnie biegniemy do tego teleportu, który jest w tamtym miejscu. O, tak jak myślałam, to też będzie badziewie. Nie. Seriously? Dobra, widzę, że nic im nie robię, więc po prostu musimy biec. Marvin, ja wiem, że ty masz agro na te szkielety, ale... Znaczy się na te. Nieumarły mag bitewny. Ale wyglądasz paskudnie. Się nie wyleczyłam. Halo. Żeby ten mag mi tylko nie pierdzielnął czymś. Cześć, pan mag. Seriously? Oh fuck me, ja się nie wyleczyłam. Mogę stąd wyjść jeszcze? Nie mogę. Dobra, bo te zombiaki mi nie zrobią jakiejś dużej krzywdy pewnie. Dobra, weźmy sobie odnowę. Marvin, możesz to pić. Dziękuję. Teraz powinno być prościej. Dobra. Okej, obrywam. Fuck me. A może by się po prostu skupić na tym magu? Dobra, widzę, że akcja się zrobiła. Dobra, ten mag będzie mi też robił problemu więcej tylko. Halbek, jakby mi gry nie ciało, to bym była bardzo zadowolona. Marvin? O kurde! Ile expa wleciało. I nagle się muzyka uspokoiła. Nieumarły mag bitewny. Fragment klucza. Zabrałem go magowi z ruin Vardal. Nic więcej tu nie ma? No, chyba w to nie uwierzę, ale... Mogę otworzyć to. Pięknie. Serio, tak po prostu sobie wejdziemy do ruin? A to ciekawe. Fajnie. No, trzeba przyznać, że było to dosyć epickie. Cześć, panowie. Aha. Jesteście cali? Kilku nieumarłych nie powstrzyma przywódcy wodnego kręgu jednego z najbardziej obiecujących magów wody. Tak czy inaczej,
Dobrze, że udało ci się pozbyć tego szkieletu. Nie wiem, jak długo udałoby nam się jeszcze tutaj odpierać ich ataki. Udało mi się otworzyć przejście w głąb twierdzy. W takim razie nie traćmy czasu i rozejrzyjmy się po okolicy. Sprawdź środek. My z Kesselem znajdziemy jakiś sposób, by otworzyć bramę przy moście. I upewniamy się, że żaden z tych przeklętych nieumarłych nie wpadnie na pomysł, by znowu ożywać. Mhm. Ruiny zamku. Tak po prostu wchodzimy? No ja nie wiem, ale już widzę, że nie mamy drugiej części klucza. Dobra, możemy iść oczywiście na wprost, możemy iść prawo, lewo. Czy ty wstaniesz? Nie, natomiast mamy tutaj zwłoki i dużą burzę ognistą. Rozkazy i fragment klucza drugi. Okej, zakrwawiona kartka rozkazy. Rozmawiałem z Myrtańczykami i nie mają najmniejszej ochoty zajmować się sprawą tej twierdzy. Jak widać, podbój interesuje ich bardziej niż utrzymanie. Nie możemy pozwolić, by po ziemi naszych przodków wlekli się nieumarli. Daję ci 40 moich najlepszych ludzi. Pójdziecie do Vardal i oczyścicie to miejsce z wszelkiego plugastwa. No chyba się nie udało. Marvin, co ty robisz, chłopie? Ani drgnie. No, wiemy o tym. Ruiny zamku. Może przeczytajmy od początku. Riordan i Kessel natrafili na ludzi lichwiarza. Na szczęście udało im się ich pozbyć, ale nie wiadomo, kiedy przyjdą następni. Gdy tylko wyszliśmy na dziedziniec, krata się za nami zamknęła, a okoliczni ożywieńcy powstali i się na nas rzucili. Kolejny oddział. Ożywieńcy na placu stają się coraz potężniejsi. Tak, po śmierci Magusa wszyscy ożywieńcy w pobliżu wrócili do swojego pierwotnego stanu. Chyba mogę już wracać do Kessela. W dalszej części jaskini znalazłem olbrzymie wrota. Spróbuję je otworzyć. W pobliżu wrót do środka twierdzę znalazłem ciało dowódcy Wilczych Synów. Wygląda na to, że leży tu już wiele lat. Powinienem porozmawiać o tym z Riordianem. Przejście dalej jest zablokowane przez wrota z trzema wgłębieniami. No mamy dwa fragmenty. Także podejrzewam, że jeden z nich możemy jeszcze tutaj gdzieś znaleźć. Jeden miał mag, jeden miał tamten gościu. Tu można wejść, więc podejrzewam, że coś można tutaj znaleźć w tych miejscach. O, proszę bardzo. Runa teleportacyjna. Pięknie, czyli mamy runę do tego miejsca. Stół alchemiczny. W sumie mogłabym sobie zrobić parę jakichś mikstur stałych. Mikstury trwałe. Eliksir siły. Zróbmy sobie 3. Eliksir życia nie mam wschodnich fioków, bo wszystkie zostały w skrzyni. Od razu sobie wypijemy. Okej, to zabrzmiało, jakby ktoś kogoś przyzwał. Ale to raczej tylko takie efekty. Krąg czwarty, tom pierwszy. Jeszcze na wprost coś może być. Przestraszyłam się ciebie, kolego. Tam jest zamknięte. A może jakiś przełącznik? Być może, nie mam pojęcia. Jeszcze możemy po drugiej stronie zajrzeć, czy się coś tutaj znajduje. Wiadomo, no... Same ruiny tak naprawdę. O, tutaj są kuferki. Lewo, prawo. Rozbijacz głów i wytrychy. Naprawdę całkiem fajne miejsce, trzeba przyznać. Prawo, lewo. Buzdygan. Korsarz oceanów oraz wytrych. Prawo, lewo. Kłoda, bełt, cicha śmierć, strzała oraz dwa wytrychy.
No nic jakiegoś wielkiego w tej twierdzy nie znalazłam, ale zawsze coś. Nie wiem, mam nadzieję, że niczego nie ominęłam. O, panowie otworzyli kratę. Okej, widzę, że możemy porozmawiać. Natrafiłem na jakiś inny krąg teleportacyjny. Tego właśnie się spodziewałem, wysyłając cię do wieży. Podejrzewam, że jesteś zaznajomiony z magią run teleportacyjnych, więc nie trzeba będzie wiele tłumaczyć. Kręgi teleportacyjne działają w podobny sposób, ale nie wymagają runy i łączą ze sobą tylko dwa wybrane punkty. Rozpoznasz je po fioletowym kolorze malunku. Mhm. Mogą teleportować jedynie na krótkie odległości i są bardziej zawodne niż zwykłe. Mhm. Podobno można je czymś stabilizować, ale tak czy inaczej, w dzisiejszych czasach nie są powszechnie wykorzystywane. Mógłbyś mi opowiedzieć coś więcej o Vardal? Sam nie wiem zbyt wiele. Większość ksiąg, które tu mamy, skupia się tylko na najważniejszych wydarzeniach. Słyszałem jednak, że gdzieś w podziemiach klasztoru jest mała i tajna sekcja biblioteczna z najbardziej niedostępnymi dla ogółu księgami. Jako iż arcymagowie nie popierają naszej misji, to nie mamy co marzyć o legalnym dostępie. Gdyby udało ci się tam w jakiś sposób dostać, to może znalazłbyś książkę, która rzuci nieco światła na te ruiny. Pewnie mowa o tych całych katakumbach. Nie my pierwsi chcemy zbadać ruiny. Znalazłem dziennik jakiegoś wilczego syna. Tak, słyszałem, że wilczy synowie próbowali kiedyś odzyskać twierdzę, ale było to dawno temu. Przejrzę ten dziennik. Może uda mi się w nim znaleźć coś przydatnego. Znalazłem wielkie wrota prowadzące do środka. Wyglądają, jakby były wykute w litej skale i nie chcą nawet drgnąć. Czyli to pewnie te słynne wrota Vardal. Według podań klucz do tych drzwi był strzeżony przez jeden z najbardziej szanowanych wśród wilczych synów rodów. Jeśli chcemy dostać się do środka, to musimy odnaleźć ten klucz. Skoro sama twierdza jest zamknięta, to musi być gdzieś tu, na zewnątrz. Mhm. Myślisz, że ten fragment ma jakiś związek z wrotami? Przecież nie pomyślałem o tym wcześniej. Kamienne wrota, więc i klucz musi być kamienny. Sądząc po sposobie, w jaki go złamano, wnioskuję, że potrzebujemy trzech takich części. Ten wzór. Gdzieś już go widziałem. Wiem! Miejskie muzeum! Mają tam podobny fragment z wyrytym symbolem wilczych synów. O. Musisz jak najszybciej się tam udać i go zdobyć. Okej. Spoko. A co z tą runą? Ja bym się chciała dowiedzieć. Nie tutaj. Informacje ogólne runy. Mamy runę do Vardal, tylko pytanie, który krąg mnie będzie mógł stąd wynieść, jakby, czy to ten? Udało mi się otworzyć tę przeklętą bramę. Teraz bez problemu będziemy mogli tu wchodzić i wychodzić. Mhm. Zauważyłem też na ziemi ten krąg teleportacyjny. A, czyli to tutaj. Gdyby udało ci się znaleźć gdzieś w okolicy runę, to nie musiałbyś za każdym razem biegać przez ten cholerny las. No. Jeszcze jedno. Wygląda na to, że z tą twierdzą zejdzie nam dłużej niż myśleliśmy. Jeśli masz jakieś otwarte sprawy, to radzę ci się z nimi pospieszyć. Kto wie, jak długo nas tu nie będzie? Mhm. Powiedz mi, czy jesteś zadowolony ze swojej pozycji w Gildii Kupieckiej? Może i osiągnąłem sporo, ale cały czas czuję się wykorzystywany. Ostatecznie zostałem sam ze sprawą mojego brata i nie otrzymałem pomocy, gdy jej najbardziej potrzebowałem. Doskonale cię rozumiem, Marii. Archolos i jego mieszkańcy nie mają skrupułów. Wyssą z ciebie wszystko, co najlepsze, a później wyrzucą, gdy przestaniesz być przydatny. Nie mówię, że Roderich czy Lorenzo to złe osoby. Po prostu w ich oczach dobro całej organizacji zawsze stało wyżej niż losy jednostek. Sam miałem okazję się o tym przekonać. Nie chciałbyś spróbować innej drogi? Mógłbym dołączyć do wodnego kręgu? Masz trochę oleju w głowie i nieźle sobie radzisz w walce, ale... Wodny krąg to też pewien sposób życia. Musisz porzucić wiele ze swoich przywiązań i ambicji. Członkowie wodnego kręgu poświęcają swoje życie utrzymaniu równowagi i wprowadzaniu sprawiedliwości. Zemsta na lichwiarzu to jedno, ale misja, jaką powierzył nam Adanos, to wieloletnie zobowiązanie. Pozostaje pytanie, czy byłbyś na to gotowy.
Przede wszystkim musisz porzucić swoje dotychczasowe zobowiązania, a w szczególności gildię, do której należysz. Na co mógłbym liczyć jako członek Wodnego Kręgu? Oprócz tego, że mógłbym cię znacznie lepiej przeszkolić, to także sami magowie spojrzeliby na ciebie bardziej przychylnym okiem. Jako organizacja podległa klasztorowi mamy dostęp do wszelkich przedmiotów magicznych, które są w jego posiadaniu. Jeśli uczeń wykazuje takie zdolności, to zdarza się, że jesteśmy nauczani również wiedzy o kręgach magicznych. Wszystko po to, byśmy mogli lepiej wykonywać swoje zadanie. Ale pamiętaj, Wodny Krąg jest tajną organizacją. Oferujemy wiele, ale i wymagamy całkowitej dyskrecji. Chcę poświęcić moje życie sprawiedliwości. Nie mogę przyjąć kogoś, kto pozostaje na usługach gildii kupieckiej. Co jeśli interesy Rady Starszych kłóciłyby się z tym, co należy zrobić, by zachować porządek? Udaj się do Lorenzo i zamknij swój kontrakt. Wtedy porozmawiamy o twoim dołączeniu. Okej, okay, nie wiem, czy to tak po prostu możemy zrobić. Nie, nie telekineza, fuck. A w dupie. Teleportacja miała być. O matko, dobra. Gdzie ja się miałam udać? Do miasta. Najlepiej będzie do kapliczki Innosa w takim razie. Nie wiem, czy chcę zamykać kontrakt z gildią kupiecką. Z jednej strony faktycznie ona nam nie przyniosła kompletnie niczego, ale z drugiej strony, no to tak trochę smutno mi się robi na tę myśl, że miałabym zamknąć ten kontrakt. Zaraz spróbujemy coś wymyślić, natomiast najpierw chodźmy do tego muzeum po tą pieczęć. W sumie mogłabym też Fridzie oddać parę rzeczy. Cześć. Mam broń na sprzedaż. Łuki. Nie mam żadnych łuków? Kuszę mam. Niszczyciel murów to na razie nie. Zdobiona kusza. Dzięki. Złota kusza. I takie pytanie, czy ja mam tych niszczycieli dwoje, czy jedną kuszę? Bo chyba wykułam jeszcze jedną. Nie, mam tylko jeden niszczyciel murów. No to dobrze, że jej nie sprzedałam. Dobra, muzeum jest tutaj już niedaleko. Także chodźmy tam. Zobaczymy, co nam z tego pójdzie. Przy okazji oddam stare monety, bo też mam ich trochę. W sumie widzę, że gra mnie też rozebrała. No, dzięki, że mogę założyć magiczne ostrze bojowe. No dobra. Nie dostał. Witam. Cienie przeszłości, oczywiście muzeum. Cześć, Miron. Ej, ty. Mam dwie sprawy. Przyniosłem. Oddaj wszystkie. Gdyby nie ci parszywi bandyci. Dobra. Dobra. O, dostałam sporo rzeczy. Masz może u siebie coś podobnego do tego kamienia? Skąd to masz? Byłem pewny, że mój egzemplarz to unikat. Chciałem dołączyć go do mojej kolekcji w domu w Starym Mieście. Jesteś obywatelem Starego Miasta? Wybacz, że cię nie rozpoznałem. Niedawno wprowadziłem się do domu obok Austerii Ernesto i posiadłości Ramzeja. Ach, tak, oczywiście, kojarzę ten piękny dom. Oczywiście z wielką chęcią przyczynię się do wzbogacenia prywatnej kolekcji szanowanego obywatela. Jedyne o co proszę to datek, który umożliwi zakup innego eksponatu na miejsce tego kamiennego fragmentu. Dobra. I co teraz? Ruiny zamku. Udało mi się zdobyć fragment klucza z muzeum w mieście. Okej, czyli mamy wszystkie fragmenty klucza. I teraz pytanie, co my robimy z tym faktem? Nie wiem, ale chciałabym spróbować zrobić jedną rzecz, bo nie odblokowało mi się jedno zadanie w gildii kupieckiej i nie wiem, czy ono się odblokuje. Natomiast warto spróbować, zanim zadecyduję, czy odchodzimy z gildii, czy nie. Także no nie wiem, spróbujmy to zrobić. Wtedy też powinniśmy sobie odblokować możliwość kupienia pancerza Nordmarczyka. Także to też myślę byłoby całkiem spoko. Najemnik Marvin?
Zgadza się. Lorenzo chciał z tobą pomówić. Idź z nim porozmawiać. Okej, być może nam się odblokuje jeszcze jedno to zadanie poboczne. Byłoby w sumie dobrze, bo bym tak się czuła dziwnie, zostawiając to wszystko. Możemy też odebrać nagrodę. Trzymaj. Dzięki. Później jeszcze pójdziemy odebrać u Oktawa. Griff, czy ty nie chcesz mnie już zagadać? Nie. Podobno to od Griffa mamy właśnie możliwość zdobycia tej zbroi. Cześć, Lorenzo. Hej, ty. Marvin, jesteś. Chciałem cię widzieć, bo po konsultacjach z innymi członkami Rady Gildii podjąłem decyzję ważną dla całej sekcji Wyspy Archolos. Zostaniesz uhonorowany jednym z najwyższych odznaczeń, jakie mogą otrzymać najemnicy naszej gildii. Mianowicie... uroczyście awansuje cię na szermierza drugiego stopnia. Oh, wow. Z tą chwilą stajesz się członkiem elity Araxos i jednym z najważniejszych reprezentantów. Zagwarantowałeś też sobie dożywotni Grand Gildii i wstęp na jej kluczowe uroczystości. Dowódca twojego oddziału dokona teraz oficjalnego potwierdzenia awansu. Pięknie. Okej, na razie nie chcę kończyć naszej współpracy w takim razie. Czułem, że to ty będziesz tym pierwszym od kilku lat, którego zgodzę się awansować na drugi stopień. Zgodzisz się? Czyli to nie był twój pomysł. Nie. I nie powiem ci czyj. Pozwól natomiast, że kolejne pytanie zagłuszę, wręczając ci ten pancerz. Przygotowany specjalnie dla ciebie. Godny samego króla Robara. Gdybyś potrzebował czegoś do walki, zagadaj do Ingora. Dla szermierza drugiego stopnia będzie miał naprawdę porządny sprzęt. Nie omieszkam go odwiedzić. Dzięki za potwierdzenie awansu. To była dla mnie przyjemność. Tylko nie pomiadaj za bardzo naszymi chłopcami. Okej. Okay. Adelard, a my nie pogadamy jeszcze? Nie wiem, ale czy z Lorenzo jeszcze mogę pogadać? Hej, ty! Na razie nie. Nie chcę chwilę pokończyć naszej współpracy, bo... prawdopodobnie ta zbroja Normarczyka będzie gorsza po ulepszeniach od tej, co teraz dostałam. No, ta ma 100, 100, 110, 40, 20. Jeszcze można ją ulepszyć oczywiście u tego. U płatnerza. Dobra, Adelard, bo ja mam sprawę do ciebie jedną. Adelard, chwila. Dzięki, że się odwracasz. Potrenować, co słychać. No to na razie nie, ale możemy zobaczyć tę broń faktycznie, jaką ma dla nas Ingor. A co z pancerzem? Gońca, kolczy, skórzany. Pohandlujmy, potrenujmy, pohandlujmy. Jakie masz bronie pod siłę? Najlepsza twoja broń pod siłę. To jest smocza zguba. No naprawdę broń jest, ale to dwuręczna. A jednoręczna? Ostrze Sprawiedliwości. 180-170 siły wymaga. No moje jest chyba lepsze. Chociaż nie. Magiczne ostrze bojowe. Chyba tam też ten miał 180. Jeszcze raz, moment. Duma Archolos to nie. Ostrze Sprawiedliwości. Tak, też miało 70. To wszystko jest pod zręczność tutaj niestety. Ale może by tak kupić sobie te ostrze sprawiedliwości? One będzie jednak zadawać troszeczkę lepszy damage, bo wiecie, siły więcej wymaga. Także możemy się, no właśnie, przerzucić na nią. I teraz w ogóle ile ja mam siły, tak by the way, bo ja nawet nie wiem. 204 siły. Dobra, fajnie. Mamy 50 poziom, 45 punktów nauki. Mam 103% w broni jednoręcznej. Okej, okay, nie spodziewałam się, że zobaczę powyżej stówki. Dwuręczna, to ja mam prawie mistrza już w dwuręcznej. Kuszę trzeba by było się nauczyć na wyższy poziom. I nie wiem, czy coś jeszcze. I tak to ewentualnie dawać sobie u tego, u Innosa ewentualnie, u Adanosa punkty nauki w ochronę. Tak dalej. W sumie to nie jest głupie. Dobra. Znaczy ja mam przepis na tą zupę z tego, z tych ziemnych aloesów. Nie wiem, ale bardziej interesowałby mnie przepis na miksturę. Gorzej, a może ma je Zegan?
Wiecie co, weźmy to sprawdźmy, bo u Herschlika na pewno nie kupię tej mikstury. Masz, chłopie. Nie kupię u Herschlika, no bo widzieliśmy, że nie ma. A no u Bodowina też nie kupię, bo Bodowina już nie ma, że tak powiem. Także no mielibyśmy z tym co najmniej duży problem. Dobra, jeszcze chciałabym zobaczyć, co potrzebuję do ulepszenia tego pancerza szermierza drugiego stopnia. Bo też mnie to w sumie interesuje. No, naprawdę jest całkiem nieźle. Cześć, pan Płatnerz. Ulepsz pancerz. Ulepszona zbroja siermierza Araxos. O, bryłki srebra są potrzebne. Tysiak. Dobra, ulepszam. Pięknie. Spoko. To akurat mamy teraz tą sprawę z głowy. Tutaj u Kowala nie kupię raczej nowego projektu. Dobra, po co ja tutaj szłam? Miałam się tepnąć, także no chodźmy w takim razie. Czy ja mam jakieś runy do oddania nowe? Nazbierałam coś? Nie. Nie mam na razie żadnych run. Witam pana obywatela. No, naprawdę jestem pod wrażeniem tego, jak nam się udało tutaj wszystko rozwiązać. Cześć, Patracjan. Laudus... nie. Chciałabym się tepnąć. Tylko gdzie ja chciałam się przenieść? Aha, do Wilczego Leża, no tak. Wybierz lokację, Wilcze Leże. Tutaj też można spojrzeć u Einara, czy nie ma jakiegoś nowego, wiecie, schematu na przykład. O, ty też masz mikstury. W sumie to chętnie i masz te ziemne aloesy. Masz schemat? Powinieneś mieć. Eliksir ducha, siły, mikstura oddychania, zręczności, życia. Długotrwała mikstura odmian, odnowy many, odnowy życia. Mikstura kamiennej skóry, masz to. Dawaj mi to w tej chwili. Dobra. Dębowy ogórz nam. Receptura jest na stałe zwiększonego ochronę. Dobra. Potrzebujemy mazurka, szczow królewski, ziemny aloes i wschodnie fiołki. Hej. Masz wschodnie fiołki? Bym sobie kupiła. Oha. Od ciebie. Wschodnie fiołki. Masz dwa. Niech będą. Najwyżej potem sobie zrobię, wiecie, wycieczkę po całej kolonii i będę szukać wschodnich fiołków. W sumie to nie jest wcale głupie. Dobra. Ja mam też wschodnie fiołki oczywiście u siebie w tym. W domu. Czasowe, trwałe. Eliksir kamiennej skóry. Mogę zrobić dwa na ten moment. Ziemny aloes fajnie by było wykorzystać oczywiście cały. I też wypadałoby sobie kupić u gościa tę miksturę. Tylko nie wiem, czy ja mam tyle hajsu. I tą do siły, i do życia, jeżeli ma. Ma do życia. To nie. Kamienna skóra. Biorę. No jak widzicie, nie mam już teraz za bardzo pieniędzy. Ale tak jak mówię, jak będziemy się bawić w ewentualne wydobywanie, to na spokojnie będziemy mieli pieniądze. Dobra, na pewno mam właśnie jakiś syf do sprzedania. Także, no nie przydadzą mi się te bronie. Wiecie, korzystamy tylko z scyzor wytworzona... Aha, bo ja mogłam teraz część sprzedać wytworzonych przez siebie, dobra. Ciężka pałka, wytworzona to zostawiamy, tasaki zostają. Dobra, mam jeszcze teraz jeszcze trochę kasy. Eliksir życia poproszę i do eliksiru siły brakuje mi już niewiele. Zardzewiałe topory, kosa... Kosę chyba wytworzyłam i właśnie sprzedałam. Tak, no dobra. Bywa. Cicha śmierć. Mogę sprzedać. Pięknie i mamy eliksir siły. Jak widzicie, dzisiaj kokrzenie Marwina jest solidne. Ale to wszystko to już nie są przelewki teraz w tej grze. Teraz liczy się każdy punkt HP, każda ochrona. Jak my teraz z tym stoimy? Jak wygląda nasza postać? No, mamy naprawdę dobrą ochronę. I właśnie wydaje mi się, że jak nie będę miała w co wydawać punktów, czytajcie, jak dobijemy sobie do kurz procent 60, to myślę, że będziemy inwestować... Ja mam 1080 HP teraz, nie? To będziemy inwestować w ochronę dalej.
plus 5 do wszystkiego wtedy będziemy mogli mieć. Chociaż mi się wydaje, że już na spokojnie byśmy mogli, ale tego mistrza w kuszy fajnie by było też posiadać. Także muszę znaleźć jakiegoś nauczyciela, co uczy kusz, wydać sobie punkty. Chociaż kurde, nie wiem, czy jest sens. Naprawdę nie wiem. Wolałabym chyba dawać Inosowi, znaczy Adanosowi punkty. No nie wiem, tak czy inaczej, trzymajcie się, dzięki wam bardzo serdecznie za ten odcinek. Mam nadzieję, że wam się podobało. Jeżeli tak, zachęcam was do łapki w górę, do subskrypcji, do komentarza. Ja lecę montować dla was ten materiał. I co, trzymajcie się i cześć!